Witam serdecznie. Nowy rok, nowy ja. Pewnie znacie te przysłowie, no nie? No i teraz właśnie to przysłowie będzie wdrażane na ten kanał, dlatego że no, mogę przyznać, że ostatnimi czasy mało filmów było z mojej strony. Tak więc witam was serdecznie w roku 2022. Mamy 9 stycznia, kiedy to nagrywam i prawdopodobnie nawet i to pod wieczór będzie, albo jutro z rana, czyli 10. A was chciałbym zaprosić na kolejny film na totalnych dramaturgach z mojej strony, który nie będzie żadnym shortem, ani shotem, ani niczym innym, tylko zwykłym filmem, bo widziałem w sekcji komentarzy, teraz niestety nie pamiętam od kogo, być może jak znajdę ten komentarz, to gdzieś tutaj wkleję. Postanowiłem zrobić coś, co zwykle robił Zakol, czyli po prostu ktoś versus ktoś. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zapraszam bardzo serdecznie na kolejny film na totalnych dramaturgach z mojej strony. A dzisiaj porozmawiamy sobie o Bridget kontra Zoe. Dlaczego Zoe? Dlaczego pomidor Zoe dałeś, skoro Zoe prawdopodobnie by się z Bridget dogadała, gdyby się miały obie spotkać? Tak, jak najbardziej zgadzam się z tym, ponieważ uważam, iż Zoe nie jest w żadnym wypadku konfliktową postacią, tak samo jak Bridget. Ponadto Bridget, jak mogliśmy zobaczyć w sezonie pierwszym, potrafiła znaleźć sobie szybko jakąś koleżankę do pogaduszek i tak dalej, tak więc no, bycie niekonfliktowym bardzo często jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście bycie konfliktowym nie równa się z wyrażaniem własnej opinii, tak więc miejmy te jakby dwie rzeczy na uwadze, co nie? Ale tak, Bridget ma coś takiego w sobie, że ludzie ją lubią. I to samo ma Zoe, mimo że czasami jest pierdołowata jedna w zasadzie i druga. Ale tak, mają coś takiego w sobie, że są one lubiane i chcąc nie chcąc mi się to podoba, dlatego że bardzo lubię te postacie. A więc tak, gdyby miało dojść do finału między dwoma obsadami, tutaj właśnie między innymi reprezentantkę pierwszej obsady, czyli Bridget, oraz reprezentantkę drugiej obsady, czyli Zoe. Gdyby miało dojść do finału między tymi dwoma postaciami, to jakby to mniej więcej wyglądało? Cóż, trzeba sobie powiedzieć jasno i to jest coś, co jest tutaj najważniejsze. Obie te postacie są bardzo wysportowane. I zanim ktokolwiek powie, ale jak to? Jaki sposób wysportowany, skoro Bridget nie pokazała w zasadzie nic? No okej, w zbijaku może trochę słabo grała. Ale patrzcie też na to, że sport to również jest na przykład surfing, który ona uprawia. I też nie poznaliśmy jej z różnych stron, a więc nie wiemy, jak mogłaby się wykazać na przykład w innych zdolnościach lekkoatletyki, choć patrząc chociażby po tym, że ma umiejętność stania na rękach, to jestem wręcz pewien, że mogłaby dać czadu, jeżeli chodzi o takie konkurencje. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Bridget i konkurencje sportowe, to tutaj nie mamy o co się martwić. Natomiast Zoe również jest w pewien sposób wysportowana, bo niejednokrotnie pokazywała to w różnych konkurencjach, różnych zadaniach, jeżeli chodzi o jej pierwszy sezon, czyli pierwszy sezon drugiej obsady, czyli w tym momencie Zemstę Wyspy. Tak więc szanse, że któreś z nich by wygrała, są w mojej opinii takie 50-50, ponieważ obie mają dosyć spore szanse na wygraną. Kto ma większą? Tutaj niestety ja mam problem ustalić, dlatego że chcąc nie chcąc stawiałbym na Zoe, ale też mam z tyłu głowy, że Bridget byłaby w stanie wygrać jakąkolwiek konkurencję, jeżeli chodzi o no, wyzwania lekkoatletyczne i tak dalej. Tak więc, cóż mogę tutaj poradzić? Mi bardzo ciężko jest to zweryfikować, czy wygrałaby Zoe czy Bridget. Wy natomiast możecie zweryfikować to w sekcji komentarzy, do czego oczywiście zachęcam oraz zapraszam. W dużym skrócie, myślę, że to byłaby ciekawa konkurencja między tymi dwoma postaciami, ponieważ, tak jak mówię, jeżeli chodzi o może zainteresowania, to może nie mają te same, no bo nie słyszałem, żeby Zoe interesowała się surfingiem, ale myślę, że są to postacie, które złapałyby wspólny język i to, że na przykład między sobą konkurują, nie musi oznaczać, że są do siebie, nie wiem, jakoś wrogo nastawione, bo po prostu no, mogłoby być tak, że niefortunny zbieg okoliczności, że Bridget jest akurat, powiedzmy, finalistką pierwszej obsady, a Zoe finalistką drugiej obsady i w tym momencie jest, że tak powiem, pojedynek finalistek dwóch różnych obsad. Tak więc, w mojej opinii, jeżeli chodzi o jakikolwiek werdykt, tutaj nie jestem w stanie wam niestety określić tego, która by wygrała,
ponieważ, no tak jak mówię, w mojej opinii one obie są mocno wysportowane i pod tym względem byłby to dosyć ciekawy pojedynek. No gdyby to był na przykład surfing, no to wiadomo, Bridget by wygrała. Gdyby to było jeszcze coś innego, w czym Bridget może i byłaby, no, nogą, jak to się mówi, czyli noga, mam na myśli to, że niestety nie dawałaby rady, no to tutaj prawdopodobnie by wygrała Zoe, co jest, co nie jest jakby żadnym kłamstwem, ani nie wiem, jakimś wyolbrzymieniem. Dobrze, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ruszamy z materiałami, moi drodzy.